Matteo Brunetti, finalista 6. edycji MasterChef, odwiedził Tarnów. Sympatyczny Włoch zaserwował wyjątkową kolację gościom restauracji Stara Łaźnia, którzy mieli okazję skosztować dania będące połączeniem kuchni włoskiej i żydowskiej. Musiałem troszeczkę zwiększyć swoje horyzonty smakowe, żeby stworzyć razem tutaj z ekipą te dania, które będą dzisiaj zrobione dla tego eventu. Ale ogólnie no, to, co jest kuchnia żydowska, to jest taki wielki, ogromny świat, który się różni w każdym regionie. W każdym regionie są inne składniki, inne przyprawy, które muszą się dostosować do właśnie tych reguły charakteryzujące kuchni żydowskiej. Restauracja Stara Łaźnia zmieniła swe oblicze dzięki wizycie Magdy Gessler. W ostatnim roku to zmieniło się wszystko, tak naprawdę 180 stopni, no począwszy od wizyty Magdy, której dokładnie rok temu, 18, odbyła się finałowa kolacja, poprzez długie oczekiwanie na jej powrót i opinię i ocenę, poprzez kolejnym takim etapem była emisja programu i to, co działo się po emisji. Natomiast co się u nas zmieniło? U nas to było ciągłe doskonalenie się, ciągłe poznawanie kuchni żydowskiej, bo kuchnia żydowska jest kuchnią niezmiernie bogatą. Tak naprawdę można powiedzieć, że to jest kuchnia praktycznie całego świata, z wyjątkiem nielicznych regionów, gdzie nie występuje, i my postanowiliśmy też iść troszkę za tym w tym kierunku. Dania zaserwowane podczas piątkowej kolacji zachwycały sposobem podania, prostotą i wyjątkowym smakiem. Goście mieli okazję skosztować koszerne włoskie wina.